Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć jedno, że ten poradnik powstał po to, by mogła wam radzić, najprościej mówiąc, by mogła mówić o treningach, by mogła właśnie proponować wam różne rozwiązania treningowe, czy ujeżdżeniowe, czy skokowe, czy właśnie jakieś prace na Cavaletti. A dzisiaj chciałbym wam poopowiadać trochę i zmotywować was do treningów, do pracy, do tego, tak naprawdę, co kochacie. Więc porozmawiamy dzisiaj o motywacji, więc zapraszam was do oglądania. Od dłuższego czasu obserwuję na portalach społecznościowych, czy to jest Instagram, czy to jest Facebook, czy jeszcze inne źródła, tak jakby przepływu informacji, że coraz częściej jeźdźcy mają problem z tym, żeby się zmotywować do pracy, żeby zmobilizować swoje całe ciało i umysł do tego, żeby utrzymać taką ciągłość treningową, utrzymać regularność w szczególności, no i by złapać taki zapalnik motywacyjny, który pozwoli im na to, by dać siebie 120%. Dlatego uznałam, że nagram ten poradnik, by z wami o tym porozmawiać i postarać się was maksymalnie zmotywować do treningu. Musisz pamiętać, że masz tylko jedno życie. Dzień ma 24 godziny, tydzień ma 7 dni, rok ma 12 miesięcy. Tak naprawdę, jak uświadomimy sobie to, że mamy niewiele czasu, że mamy niepowtarzalne sytuacje do tego, by coś zmienić w swoim życiu. I tak naprawdę, gdy spędzamy go w domu, siedząc przed komputerem, grając w gierki, które zabijają nam czas, które zabierają nam ten czas, gdy siedzimy na innych mediach społecznościowych, które są pożeraczem czasu, tracimy tą szansę. Tracimy szansę na to, żeby coś zmienić. Więc niezwykle ważne jest to, byśmy swój czas, który jest tak cenny i nigdy go już nie nadrobimy, nigdy nie dostaniemy go więcej. My będziemy mieli go tylko mniej. Więc każdy dzień, gdy będziemy traktować jako nową szansę, nowe możliwości, nowe perspektywy, od razu zaczniemy układać sobie ścieżkę, po której byśmy chcieli kroczyć. Przede wszystkim nie możemy bać się porażki. Przede wszystkim musimy myśleć o tym, że praca i systematyczność jest najważniejsza. Musimy zmusić się tak naprawdę w większości przypadków do tego, by nasz mózg nauczył się systematyczności. Bo on będzie nam zawsze podpowiadał: odpocznij, usiądź, popatrz sobie na głupotki. Zrób coś, co nie wymaga od ciebie wysiłku i energii. Pamiętaj, nie ma alternatywy dla ciężkiej pracy. Pracujesz regularnie, jeśli nie, tak naprawdę reszta traktowana jest jako wymówka. Więc w momencie, kiedy przekładamy, a dzisiaj jest zła pogoda, a dzisiaj dużo much lata, a bo kurczę, będę musiała jechać z KM-ką do stajni, a bo jest tak gorąco, to tak naprawdę jest to wymówka. I nigdy nie pójdziemy dalej w momencie, kiedy będziemy szukać wymówek. Więc tak naprawdę najważniejsza jest tylko ciężka praca. A idąc tym tokiem myślenia, masz wybór. Masz wybór, podejmujesz decyzję. Pamiętajcie o tym, że tak naprawdę każdy jest leniwy. Nawet na najlepsi sportowcy świata, największy trenerzy, jeźdźcy, zawodnicy mają moment, w którym walczą z lenistwem. Walczą z tym, że mu się nie chce albo chce przełożyć na później. I teraz jest ważne to, że wy musicie nauczyć się tego, w jaki sposób zarządzacie swoim czasem. Mamy czas na odpoczynek i mamy czas na pracę. Dzień tak naprawdę, jak już wcześniej wspomniałam, powinien być podzielony na sekwencje. Pracuję ciężko, odpoczywam. Uczę się, odpoczywam. Tak, byśmy mogli iść cały czas naprzód. Ludzie wielcy idą naprzód i każdego dnia dają z siebie 120%. Nawet w momencie, kiedy naprawdę nam się nie chce. Naprawdę mamy dosyć podziurki w nosie, ale tak naprawdę wsiadamy na tego konia i staramy się naprawdę być najlepszym, a nawet jeszcze lepszym jak poprzedniego dnia. Czyli niezwykle ważne jest to, by też wyciągać wnioski.
by zrozumieć całą mechanikę tego, co dzieje się i dlaczego to się zadziało. Czyli osoby, które nie uczą się, osoby, które nie analizują, nigdy nie pójdą naprzód. My musimy przeanalizować to, co się wydarzyło, poszufladkować tak naprawdę to i znów iść dalej. I następnego dnia być o wiele lepszym jak poprzedniego. Czy to będzie w czynach, czy to będzie w myśleniu, czy będzie to w nastawieniu, ale iść krok do przodu. Zawsze być krok przed. Zawsze na początku ścieżki jeździeckiej mamy totalnie na wysokim poziomie motywację. Wow, będę sportowcem, będę jeździć konkursy Grand Prix, zacząłem skakać, jest genialnie. I nagle przychodzi rzeczywistość. Nie wychodzi prowadzenie konia, nie wychodzi zagalopowanie, mamy problemy z dosiadem i spada totalnie poziom motywacji niemalże do zera. Ale właśnie w tym momencie tak naprawdę my szlifujemy swój charakter. Musimy wzmacniać się, bo momenty, w których jesteśmy coraz lepsi, to jest wyjście poza strefę komfortu. Pamiętajcie, w strefie komfortu nic nie osiągniecie. Będziecie bezpieczni, będzie wszystko, ale nigdy nie wyjdziecie poza. Nigdy nie spróbujecie czegoś nowego, nigdy nie zrobicie czegoś nad stan, nigdy nie powiesz, okej, zrobię to. Musimy wyjść poza swoją strefę komfortu i przekraczać swoje granice. Czyli w momencie, kiedy na treningu nam naprawdę nie idzie i sfrustrujemy się, czujemy, że nie damy rady, po prostu wykańcza nas to na przykład psychicznie, że nie wychodzi nam piąty trening z rzędu, to już wykraczamy poza strefę komfortu w momencie, kiedy zapieramy się i mówimy, dobrze, trenerze, instruktorze, ja chciałabym to przepracować, zróbmy to jutro, zróbmy to pojutrze, zróbmy to następnego dnia. W momencie, kiedy wychodzimy poza sferę komfortu, zaczyna się nasz rozwój. I słuchajcie, zawsze przychodzi moment taki, dlaczego to jest dla mnie takie trudne? Dlaczego ja? Dlaczego mi ciągle nie wychodzi? Wsiadam na jednego, drugiego, piątego konia i ciągle mi do jasnej anielki nie wychodzi. Tak, ale uwierz mi, każdy to ma, każdy przeszedł ten sam moment, każdy przeszedł moment frustracji i moment, w którym zaczynacie sobie zadawać te pytanie, większość ludzi odpuszcza, większość ludzi po prostu nie idzie dalej, stwierdza, nie, to nie jest dla mnie, albo za dużo mnie to kosztuje, nie chce mi się po prostu tak męczyć. I tu zaczynamy być przegrani. W momencie, kiedy chcemy rozwijać siebie, czy fizycznie, czy psychicznie, czyli mówimy o jeździectwie, tak? Czyli jeździecko chcemy się rozwijać, te momenty trudne, o których teraz mówimy, przychodzą bardzo często. I to jest ważne, to jak sobie poukładacie to w głowie, a ważne jest to, by ułożyć sobie to w taki sposób, że przychodzi taki trudny moment, ale ja ciągle staram się systematycznie trenować, przychodzić i pracować nad tym, co mi nie wychodzi. Pamiętajcie, że to jest tak, że przychodzi taki moment, który po prostu wow! W ogóle w psychologii mówią o tym błysk, tak chyba? Czyli przychodzi tak, że ileś czasu jedną rzecz kompletnie cały czas robimy i ona kurde nie wychodzi. W ogóle tak jakbyśmy, nam się coś tam nie stykało, najprościej mówiąc, tak? Nie działa. I nagle przychodzi trening, w którym nagle mówię wow! To naprawdę tylko o to chodziło? Jak ja to czuję teraz? Jak ja to wiem? I to jest ten błysk. I to jest coś, co maksymalnie nas motywuje do pracy. I tak naprawdę trzeba przejść ten najgorszy etap, najtrudniejszy, który nas naprawdę demotywuje, by potem złapać taką maksymalną satysfakcję, maksymalną motywację do dalszego działania. I to jest piękne i właśnie w sporcie, i to tak naprawdę w każdym sporcie. Ale jeśli chodzi o jeździectwo, łączymy dwie postaci, konia i jeźdźca. I to już z góry jest bardzo trudne, ponieważ trzeba wniknąć w zwierzę, a zwierzę nie ma obowiązku wnikać w nas. Ono może chcieć z nami współpracować, jeśli nie chce, to jeździec musi zrobić tak, żeby chciał. Ja też się doszkalam, ja też czytam mądre książki, rozmawiam z mądrymi ludźmi. I kiedyś usłyszałam świetną rzecz, która uważam, że jest kluczem tak naprawdę do sukcesu. To jest praktyka, wydajność i trening. Te trzy rzeczy prowadzą nas do tego, by stać się naprawdę profesjonalistą, naprawdę świetnym jeźdźcem,
świetnym trenerem, świetnym zawodnikiem, tak? Tym, co chcecie być. Praktyka to jest coś, co musi się wielokrotnie powtórzyć i musi się wielokrotnie coś wydarzyć nowego, by pchać nas do przodu, by iść do przodu, by łapać tą praktykę właśnie. Musimy być w stajni, musimy wsiadać na różne konie, musimy być głodni wiedzy, musimy tak naprawdę wyjeździć te ileś godzin na koniach w różnym nastawieniu, tak? Bo tu o to chodzi. Bycie zmotywowanym to jest coś, co rozumiemy jako proces, jako coś, co ciągle się dzieje i ciągle się będzie wydarzać. I to, jak sobie nastawimy swoje myślenie, bardzo, ale to bardzo ma wpływ otoczenie, które nas, w którym jesteśmy. Ludzie, którzy nas prowadzą, trener, instruktor, ludzie, którzy są od tego, trenerzy i rodzice są od tego, żeby właśnie nas popchnąć do tego dobrego. Popchnąć nas do tego, by zmotywować nas, powiedzieć, dasz radę. Przychodzę do mojego trenera, mówię, trenerze, chciałabym pojechać na takie i takie zawody, ale mój koń i ja chyba nie damy rady. Chyba się trochę boję, nie wiem. Nie wiem, myślę, że to jest za dużo. No i on powinien powiedzieć, ale dlaczego? Spróbuj, skaczecie na placu, na treningu, skaczecie takie wysokości. Jedź, nie obawiaj się, próbuj. No, chciałabym się zagrać do takich, takich zawodów. Jedź, próbuj. I tak samo powinno być na treningach. I tak samo w momencie, kiedy chcemy poszerzać swoje umiejętności, ważne jest to, żebyśmy też się otaczali ludźmi, którzy są zmotywowani, którzy są pozytywni, którzy widzą cel i chcą do niego dążyć. Chcą spełniać swoje marzenia i je spełniają. I takie osoby będą Was też zarażać chęcią spełniania marzeń, chęcią do tego, by robić więcej i stawać się coraz lepszym. Jest taki świetny gość, Jacek Walkiewicz. Jakbyście chcieli nawet posłuchać jego lub poczytać ich książek, on funkcjonuje w sieci, więc możecie nawet sprawdzić sobie to nazwisko. Zauroczył mnie tekst, który on powiedział i który Wam teraz zacytuję. Profesjonalizm nie jest dziełem przypadku. Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm daje jakość, a jakość daje luksus. I powiem Wam, że odpadłam w momencie, kiedy to usłyszałam. Pełna prawda, absolutnie urzeczywistniona w życiu codziennym. Pamiętajcie, profesjonalizm i bycie autorytetem dla kogoś nie spada na kogoś tak o. To jest cała ścieżka, to jest całe bycie, tak jakby, czyli sposób prowadzenia swojej codzienności. Bycie dokładnym, bycie punktualnym, bycie słownym i bycie konsekwentnym. To jest klucz do tego, by osiągnąć swój sukces. I każdy ma swoją miarę sukcesu. Jeden będzie chciał dojść do stopnia ujeżdżenia klasy P w ujeżdżeniu, tak? Inny będzie chciał skakać klasę N, będzie miał możliwości finansowe i będzie trenował tak długo, aż to osiągnie. I potem będzie chciał więcej, kolejny cel urodzi się. I ja poprzez ten filmik chciałabym Wam właśnie powiedzieć o tym, żeby być coraz lepszym i poszerzać swoje umiejętności, to jest jak klocki Lego, składanie codzienności w całość i bycie konsekwentnym, bycie systematycznym, bycie zaangażowanym. Na pewno spotykaliście na swojej drodze ludzi, którzy ciągle mówią, że coś zrobią, ciągle mówią, że to robią, albo będą chcieli to zrobić, a się okazuje, że tak naprawdę nic nie robią, tylko mówią. Nie bądź takim człowiekiem. Jak mówisz, staraj się, by słowo wypowiedziane, które pójdzie w świat, żeby niosło za sobą ciężką pracę. Życzę Wam tego i życzę, żebyście nauczyli się takiego myślenia. Ja z własnego doświadczenia powiem Wam, że niejednokrotnie miałam kryzysy, niejednokrotnie nie chciałam siadać, niejednokrotnie miałam moment, w którym troszeczkę odpuszczałam, bo to każdy ma. Pamiętajcie, nawet ludzie, na których patrzycie, na sportowców, zawodników, ludzi najwyższej rangi, oni też mają takie momenty. Ale oni nauczyli się tego, by z tym walczyć, by to układać w taki sposób, że nie będzie rzutować na ich życie codzienne. I tego Wam życzę, byście byli konsekwentni,
żebyście byli zaangażowani i żebyście umieli z tym iść dalej.